cierpliwość jest tutaj głównym aspektem, który gra rolę w bilardzie. I mimo, że ja gram już prawie 10 lat, to dalej czasem mi brakuje cierpliwości do niektórych rzeczy. To jest też taka walka z samym sobą, ze swoją głową, żeby jak najdłużej utrzymać koncentrację. Na co dzień trenuję właśnie w klubie, w którym się znajdujemy, w Nowej Hucie, na Osiedlu Zielonym. Jest to klub TCF Hub. Grałem w kategorii juniorskiej przez wiele lat i udało mi się wiele sukcesów osiągnąć. No, największy na pewno w zeszłym roku, pod koniec listopada, gdzie w Puerto Rico udało mi się zdobyć tytuł mistrza świata juniorów, co tak naprawdę było przypieczętowaniem tej powiedzmy, juniorskiej kariery. I no, to było coś, no, ciężko to opisać. To był taki moment, którego na pewno nigdy nie zapomnę. No, zdecydowanie Szymon jest tytanem pracy. U niego nie ma czegoś takiego, że nie zrobimy tego, odpuszczę, pójdziemy sobie zagrać. Dla niego to są zadania, kolejne kroki, które sobie wytycza. I gdzieś tam, wiadomo, głowa w różną stronę pracuje. Jest to bardzo trudne, bo on w tym roku będzie zdawał maturę. Ciężko skupić się stuprocentowo na grze w bilardzie, na osiąganiu jakichś wyników, gdzie z tyłu głowy gdzieś tutaj język polski, historia buzuje. Zastanawiają się, co zrobić z tą nauką, kiedy znaleźć czas na tą naukę. Więc tym bardziej szapoba dla niego, że jest w stanie połączyć i jedno, i drugie. I gdzieś tą głowę na turnie jakby łączyć i skupić się tylko i wyłącznie na grze w bilard. Też ważne jest to, że właśnie kocham to, co robię i sprawia mi to przyjemność i dzięki temu też łatwiej osiągać sukcesy, bo jak się coś robi z przyjemnością, no to łatwiej to przychodzi. Można śmiało powiedzieć, że on już mnie przeskoczył kilkukrotnie, jeżeli chodzi o umiejętności. Tak jak na początku gdzieś tam musiał walczyć o to, żeby ze mną powygrywać, to teraz ja muszę walczyć, żeby się zbliżyć chociaż do niego. Moje początki to właściwie tutaj przez obecnego też dziadka w klubie, z którym rozpocząłem właściwie przygodę startów bilardowych. Trenuję osoby niepełnosprawne, na wózkach, niesłyszące i uważam, że jest to bardzo dobre dla szczególnie tych osób, ponieważ no, mogą rozwijać też swoje pasje. Widać, że im sprawia radość ta gra w bilard. To też daje im możliwość na rozwijanie się i jest to fajne. Moja przygoda z bilardem praktycznie zaczęła się w miejscu, w którym pracowałem jako nauczyciel w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących. Swego czasu dostaliśmy z Polskiego Związku Bilardowego stół od bilarda. No i tak się zaczęło. Nagle okazało się, że ten bilard bardzo został zaakceptowany przez dzieci niesłyszące, bo ja pracowałem z dziećmi niesłyszącymi. Zawsze szukałem jakiejś możliwości, aby te dzieci potrafiły się w sposób właściwy spełnić. Nie tylko u siebie w ośrodku, nie tylko w swoim gronie rówieśniczym osób niepełnosprawnych, ale żeby potrafiły wyjść na zewnątrz i pokazały się z tej dobrej strony. I okazało się, że bilard jest tym trafieniem przysłowiową dziesiątkę. Dzięki panu prezesowi klubu TCF Hub, panu Tomkowi Żybuli, powstała bardzo silna sekcja osób niepełnosprawnych. Tworzymy tutaj niepowtarzalną w zasadzie w kraju sekcję osób niepełnosprawnych i właśnie w ten sposób otwieramy się i budujemy tą społeczność bilardową nie tylko osób słyszących, ale i niesłyszących. Ta główna bohaterka była taka odważna, że jak ciągle coś jej dokuczali, to nie tylko oblegała, tylko próbowała rozwiązać problem. Bo mnie zaskoczyło ten mały piesek na końcu, bo ja myślałam, że to będzie ten duży. I trochę mnie zasmuciło, jak aresztowali tego tatę. Tatę, właśnie. Tam. Mnie też to zasmuciło. Dyskusyjny klub filmowy kropka dla dzieci to odsłona dyskusyjnego klubu filmowego kropka dla dorosłych, który istnieje w kinie Sphinx od 1938 roku.
zasada spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym Kropka dla Dzieci jest taka sama jak w zwykłym DKF-ie, czyli przed seansem mamy prelekcje dla dzieci, później jest seans filmowy, a po seansie filmowym jest dyskusja z najmłodszymi widzami. Smutne to dla mnie było, jak one się musiały rozstać. No to mnie zdziwiło to, że przeczytała, że ona zostaje. Spotykamy się regularnie od kilku lat i spotykamy się regularnie co miesiąc z takimi krótkimi przerwami wakacyjnymi, a tak to co miesiąc obserwujemy i słuchamy tego, co dzieciaki wynoszą z filmu, jakie emocje wynoszą, jakie przemyślenia, jakie mają spojrzenie też na to, co się dzieje w filmach, bo my często różnych rzeczy nie zauważamy. Ciągle kłamała i kłamała, bo chciała oddać psa. No, ale czy to kłamanie... Bo tak to by nie chciała, było tylko dobre. To kłamanie tyle, bo było dobre. Tylko dlatego kłamała, no bo chciała oddać psa, tak to by nie kłamała. Takie przysłuchiwanie się i obserwowanie tego, jak dziecko widzi świat i w jaki sposób odbiera różne rzeczy, nas bardzo dużo uczy, więc ten dyskusyjny klub filmowy dla nas jest bardzo takim pouczającym spotkaniem. Bardzo fajne tutaj są filmy, ciekawe i śmieszne. Ocenialiśmy luźne postacie i jakie uczucia były też przy tym filmie. Mi podobało mi się, że wszystko mi się podobało. Mi też. Bo już chyba jestem tutaj 12 raz, bo ja jestem jakby taka stała klientka. Ja chodzę do jednego tego kina i nie pójdę do innego oglądać tego, bo chodzę tylko do tego.